Mamy taką liczbę. Od razu zatrzymajcie film i spróbujcie zapisać tę liczbę słowami. OK, zróbmy to teraz razem. Przyjrzyjmy się najpierw ósemce. ósemka znajduje się w tej liczbie na pozycji setek. Od prawej jedności dziesiątki setki czyli oznacza ona 8 setek. I jeżeli chcielibyśmy zapisać słowami tę liczbę, to możemy zacząć od słowa 800. Będzie więcej, bo tu jeszcze są kolejne cyfry. Dalej przyglądamy się liczbie, na następnej pozycji mamy 6. Jest to 6 dziesiątek. A 6 dziesiątek to to samo co 60. I na końcu znajduje się 5 jedności, czyli razem 865. I tak zapiszemy słowami. 865. Tak wygląda zapis liczbowy, a tak wygląda zapis słowny, tej samej liczby 865. Zróbmy teraz odwrotne ćwiczenie. Zapiszę liczbę słowami i chciałbym, żebyście Wy zapisali ją przy pomocy cyfr. Nie powiem nagłos, jaka to liczba, bo to by była zbyt duża podpowiedź. Pokombinujcie trochę. No to znowu zróbmy to teraz razem. Ile mamy setek? Ta część zapisu słownego mówi, ile jest w tej liczbie setek. W takim razie, jeżeli zaznaczymy sobie najpierw miejsca dziesiętne, pozycja setek, pozycja dziesiątek, pozycja jedności, ile mamy setek? Mamy dwie setki. Ile jest w tej liczbie dziesiątek i ile jest jedności? Tymi setkami już się zajęliśmy. Reszta tej liczby to to słowo, czyli 30. Możemy zapisać. 30 cyframi to jest 30, a 30 to to samo co 3 dziesiątki. Zapiszmy więc tak: trójka na pozycji dziesiątek. A co z pozycją jedności? Gdyby to było 30 i jeszcze coś 30 ileś, na przykład 37 to to ileś powiedziałoby nam, ile jest jedności, ale tu jest tylko 30. Trzydziesta ma na pozycji jedności zero i nie ma tu dalej żadnego słowa mówiącego o jednościach. W takim razie nie ma w tej liczbie jedności. Liczba 230 ma zero jedności, dwie setki, trzy dziesiątki i zero jedności albo 230.